Cześć, witaj na kanale rockday.pl. Skala durowa. Skala durowa. Cóż to jest ta skala durowa właściwie i dlaczego ta nazwa, skąd się ta nazwa wzięła i w ogóle z czym to się je i w ogóle o co tu chodzi? Ja się pytam, o co tutaj kaman. Skala durowa to jest po prostu zbiór dźwięków, tak jak każda inna skala. Siedmiostopniowy zbiór dźwięków, siedem dźwięków. Skala durowa jońska. Tu zaznaczę ten element, to jest, że to są równoznaczne. Skala durowa ogólnie uważana za durową, to jest właśnie skala jońska. Są też inne skale durowe, więc mówimy skala durowa jońska. Ona ma dźwięki na przykładzie skali durowej jońskiej C. Jakie ona ma? C, D, E, F, G, A, B, C. Dobra, ale teraz o co tutaj chodzi? Mamy dźwięków tak naprawdę 7. C, D, E, F, G, A, H. To B. Ja mówię B tak czy siak, jakby widzę literkę B, to jest B, a jak jest obniżone H, to wtedy mówię B flat z angielskiego. Dobra, nieważne, nieistotne. C, D, E, F, G, A, B, C, B. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bo ósmy jest powtórzeniem pierwszego. No i teraz chodzi o to, że skale zbudowane są zwykle przede wszystkim z całych tonów i półtonów. Cały ton mówiłem na filmiku o całym tonie, czyli sekundzie wielkiej. O półtonie też mówiłem, sekunda mała. Cały ton to są po prostu dwa progi do góry. Półton to jest jeden próg do góry. Czyli na przykład mam C. C cis to będzie półton, a CD cały ton. I teraz, aha, dobra, czyli teraz widać, skoro tutaj gościu zagrał C i cis, ale jak mówił, nie ma dźwięku cis w tej skali. To znaczy, że jakby między dźwiękiem głównym a dźwiękiem drugim jest cały ton. Tak jest ta konstrukcja stworzona, że mamy cały ton, między pierwszym a drugim stopniem jest cały ton, między drugim a trzecim jest też cały ton, bo mamy DE. Natomiast trzecim i czwartym ma być EF. Jest pół tonu. Później mamy F i G. Też jest pół tonu. Przepraszam. Cały ton. No widać, dwa palce też gadam, bo pies mnie tu denerwuje. Cały ton między F i G. Natomiast między G i A mamy znowu cały ton. Między A i B mamy też cały ton. I między B i C, czyli między siódmym stopniem a ósmym, czyli inaczej też pierwszym, między B i C mamy też pół tonu. Raz, bo tutaj akurat zagrałem wzdłuż struny, bardzo łatwo wzdłuż struny właśnie ogarnąć te dźwięki, bo jeżeli mamy tutaj obok, to nie wiemy, aha, tutaj jest jaki interwał? Mówiłem to oczywiście w filmikach o interwałach, jak złapać cały ton albo pół tonu na dwóch strunach. W każdym razie tak, między pierwszym i drugim stopniem jest cały ton, między drugim i trzecim cały ton, między trzecim i czwartym pół ton, między czwartym i piątym cały ton, między piątym i szóstym cały ton, między szóstym i siódmym cały ton i między siódmym i ósmym też cały ton. I właśnie cechą charakterystyczną dla skali durowej jońskiej jest to, że właśnie między trzecim i czwartym, siódmym i ósmym dźwiękiem tej skali, stopniem tej skali mamy po prostu
pół ton, a wszędzie indziej cały ton. To właściwie jest tyle do zapamiętania. Wszędzie są całe tony, a między trzecim i czwartym jest pół, siódmym i ósmym jest pół. Czyli między dźwiękiem, w tym wypadku w tonacji oczywiście C, w tonacji C mamy między dźwiękiem trzecim i czwartym mamy pół ton. Mamy pół ton, mamy dźwięki EF, bo jeżeli mamy inną tonację, to mamy i wtedy inny układ oczywiście interwałów, więc to tylko na razie mówimy o no przykładowym. Najbardziej popularna jest tonacja C-dur, dlatego też, że to są białe klawisze na pianinie. Prawda? To są te, które są, nie idziemy po czarnych wtedy. I też druga sprawa jest taka, że skalę rozczytujemy według pewnego schematu. Rozpisuje się też tak, że jest przepis na skalę, na przykład 1. Nawet nie wiem, czy nie wezmę kartki i nie napiszę tego. Dobra, to może sobie po dłuższe sobie powiem, kiedy idzie. Dzisiaj powiem pokrótce. Między, że po prostu mamy przepis na skalę. Jest pierwszy stopień, drugi, pierwszy, drugi, 2W, sekunda wielka, 3. Trzeci stopień będzie tercja wielka, czwarty stopień kwarta czysta, piąty stopień kwinta czysta, szósty seksta wielka, siódmy septyma wielka i ósmy oktawa. Czyli teraz podałem przepis na skalę, czyli mówiąc pryma, sekunda wielka, tercja wielka, kwarta czysta, kwinta czysta, seksta wielka, septyma wielka, oktawa. Mówimy tak naprawdę rozkład interwałów w tonacji w skali durowej, jońskiej, bo możemy, idąc tym tropem, możemy rozpisać ją wszędzie. Czyli na przykład mam mieć, gdzie na przykład tutaj, pryma, sekunda wielka, tercja wielka, później jest co jest kwarta, kwinta, seksta, septyma, oktawa. Czyli stworzyłem teraz skalę durową od dźwięku H, dźwięku B. I jeszcze charakterystycznym elementem skali durowej jońskiej jest to, że właśnie jest durowa, czyli jest, można powiedzieć w skrócie, cokolwiek dur znaczy, można powiedzieć bardziej jasna brzmieniowo, bardziej pogodna, bardziej odczuwalna taka, odczuwalna, po prostu pogodna. Akord główny, akord toniczny tej skali to jest po prostu C-dur. I cechą charakterystyczną właśnie skali durowej jest to, że między trzeci i czwarty, tutaj mamy od trzeci stopień, jest tercja wielka, czyli interwał generalnie pogodny i można powiedzieć, no, wesoły, pogodny, można w skrócie powiedzieć. No i septyma wielka też stanowi o jej charakterze. Więc te rzeczy nam mówią, tak, pierwsze to jest przepis na skalę, czyli mówimy, wiemy jakie interwały są. To będziemy oczywiście szerzej jeszcze o tym mówić, więc spokojnie. To na razie tylko tak pokrótce o durowej skali. Przepis na skalę, interwał 1, 2, W, 3, W, 4, 5, 6, W, 7, W, 8. To po prostu możemy stworzyć w każdej tonacji skalę. A druga rzecz, druga cecha charakterystyczna skali durowej, czyli takiej można powiedzieć pogodnej, jest to, że właśnie jest interwał tercji wielkiej i septymy wielkiej zawarty w niej. Co powoduje, że ma nastrój bardziej właśnie taki pogodny i bardziej taki fajny, taki no pogodny. Nie mogę być wesoły, bo ja nie będę wesoły skali grał. Nie kurwa. Dobra, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach i zasubskrybujcie kanał jak najbardziej na stronę Patronite'a. Możesz być pierwszym patronem strony, znaczy kanału mojego. I dla zainteresowanych są tam oczywiście też bonusy, więc to warto przeczytać wszystko na patronite.rockday.pl. Dobra, ja zmykam. Dzięki za uwagę. Papatki, kochani.